Dzień dobry, tutaj Marcin, a oto już kolejny, o ile się nie mylę, piąty odcinek z serii Revolt. Kontynuujemy mistrzostwa. Jesteśmy pierwsi, mamy 4 punkty przewagi nad doktorkiem. Trzeci jest Dustmite, czwarty Ślimak. No i ostatnia plansza teraz przed nami. Będzie to plansza Ogród Botaniczny, w której najlepszy jest oczywiście doktorek, więc będziemy mieli problemy i to spore. Ponieważ jeździmy na juniorze, będziemy mieli trochę problemów z tą planszą. A przynajmniej komputer będzie miał wielkie problemy z tą planszą. Za chwilę wam pokażę jakie. Tą planszę bardzo lubię. Jedna z moich ulubionych. Wiele osób ją lubi. No nie, doktorek. Blokujemy. Ojajaj. Oj, mamy turbo i właśnie. Jeśli nam się trafi turbo, to musimy aż do tego momentu je przytrzymać i wtedy innym nie udaje się przeskoczyć, nam się udaje. I jesteśmy pierwsi, a oni tam uczknęli. Ale tak jest tylko na juniorze, bo jak wybierzemy sobie tam wyższy poziom, to spokojnie przeskoczymy. Ale juniorzy nie są w stanie przeskoczyć, bo są za wolni. Dlatego jeśli się ma turbo, to radzę w tym momencie właśnie użyć turbo. Rewolt potrzebny. Jeśli nam się nie trafi turbo, to od razu skręcajcie w prawo albo w lewo. Bo właśnie. Bo tam będziecie musieli trochę stracić czas niepotrzebnie. Widzicie, duża przewaga nad Holmosem, który wyjątkowo jest na przodzie, bo zawsze jest z tyłu. Tu jest aż 5 okrążeń, ale to są szybkie okrążenia, więc nie ma się co martwić. Trafiło się nam turbo, więc bardzo dobrze. Wybuchniemy jeszcze sobie. Jedziemy dalej. Bierzemy turbo. Daj się skoczyć. Dublujemy sprintera. Albo to jest pokraka. No mamy. A widzicie, plusem ślimaka jest to, że bardzo jest wytrzymały. Możemy na niego strzelać petard ile się da, a mu się prawie nic nie stanie, bo dużo waży i spokojnie przetrzymuje takie ataki. Teraz dostaliśmy kulkę. Pokażę wam jak działa na ostatnim okrążeniu. Bo to chyba ostatnia broń. Jak widzicie, z tyłu się za nami pojawia i działa na samochody tak, że one... Akurat to była pułapka. I ta kulka działa na samochody tak, że jak się do niej przybliżymy, to ona działa jak magnes i nas przyciąga. Ale tylko jak w nią trafimy, to wtedy nas obraca. Teraz plama z oleju, ledwo co. O, jak widzieliście, ślimak wybuch. Jeszcze mu dołożyliśmy tą plamę oleju. I pierwsze miejsce, duża przewaga. Może sobie przyspieszymy? Spora przewaga, tak jest. Punktów. Duża przewaga nad doktorkiem, Dustmite trzeci, Ślimak czwarty, Volken piąty, Bandyta szósty, Sprinter siódmy, Kolmos ostatni, jak zwykle. Kontynuujemy mistrzostwa. A to już koniec tych mistrzostw brązowego pucharu.
jak widzicie, loading frontend. Tylko się załaduje. Tak, tutaj w tle, jak widzicie, Dust Mite. Przez samochód zgniatany jest ślimak. A tam w oddali, to nie wiem, co to za samochód. Ten przy literce R. Ale tu z przodu to Dust Mite i ślimak. Jest, zająłeś pierwsze miejsce. Dust Mite trzeci, cieszy się. Doktorek. Jak zwykle, albo pierwszy, albo drugi. No i wygraliśmy Harvester. Najwyżej skaczemy. No bo jak? Zwyciężyliśmy. No i to koniec tych mistrzostw. A na kolejny srebrny puchar zapraszam w kolejnym odcinku. A ja już się z wami żegnam. Do widzenia.